Jeszcze trochę i dotrzemy do jaskini z freskiem. Oh!
Jeszcze kawałek. Doktorze! Piękny skok, Ryder. Zaskoczyłeś mnie. Wiesz, ja tylko zrobiłem to, co trzeba. Wszystko okej? Jeszcze trochę. Łatwizna. Hej, widzę wejście do jaskini. Tak, ty zajmij się przełącznikiem. Ja będę tu czekał.
Jeszcze tylko kawałek. No i są wrota. A obok nich widać prawdziwy klucz. Nak, nie jest podobny do ciebie? Nie bardzo. A za wrotami jest wielki skarb! Cenne relikty w ogromnych ilościach! Tu jest napis. Mam złe wieści. Za bramą czyha ogromne niebezpieczeństwo. Jest też mowa o wielkiej transformacji, ale ciężko stwierdzić, co to jest. Reszty nie ma. A nie tego się spodziewaliśmy. Podsłuch w naszej niku chłopca był genialnym pomysłem, Katrino. Mapa pokazuje położenie klucza. To chyba jakiś labirynt. Umieściłem klucz w labiryncie mego pomysłu w nadziei, że próbę przejdzie tylko ktoś świadom potęgi klucza. Wiktorze, chyba mówią o tobie. Tak, ale gdzie jest klucz? Labirynt musi być pod obeliskową górą. Zawsze mnie ciekawiło, co tam jest. No, jak długo zajmie podróż? Co, wybieramy się tam? Tak, musimy mieć klucz, zanim ubiegnie nas Wiktor. Nie martw się, będę ostrożny. O, będzie pan ostrożny, a to dopiero. Nigdy nie liczy się pan z innymi. Robi pan, co mu się podoba. A choćby to było szaleństwo, i tak nikt panu nic nie powie. Lukasie. Ryder. Nie dałbyś mi popełnić jakiegoś głupstwa, prawda? Obiecuję. Ruszajmy. Liny czekają.